na samym początku, jeżeli codziennie rano czytacie Necronomicon, tudzież składacie jakieś ofiary wielkiemu Cthulhu, to jest szansa, że ta prezentacja obrazi waszą uczucie religijne. Inaczej, ta prezentacja na pewno obrazi waszą uczucie religijne. Kolejna sprawa, jeżeli jesteście jakimiś takimi strasznie hardkorowymi katolikami, to też może się to zdarzyć, więc mówię o tym od razu na początku, żeby potem nie było, że w ogóle nie powiedziałem i odskażecie mnie za, nie wiem, jakieś obrazę uczuć religijnych czy coś. Popatrzmy się na charakterystykę, co jest niezwykle ważne. Jeżeli ktoś wam pokaże jakieś zdjęcie czy obrazek i tam nie ma macek, to nie jest Cthulhu. Zacznijmy od tego, to jest najważniejsze. Kolejna sprawa to są skrzydła. Skrzydła muszą być mniejsze, większe, nieważne. I to właśnie tutaj o to macie. I cała reszta generalnie wygląda różnie, ale nie jest tak ważne. Muszą być skrzydła i macki. Jak to jest Cthulhu. Bez tego nie ma. Cała reszta to tam no, jakoś to jest połączone, nie? I teraz słuchajcie, jest bardzo, bardzo wiele różnych takich rysunków przedstawiających Cthulhu. Prawdopodobnie Cthulhu zsyła te sny na jakichś artystów, prawda, którzy rysują go w różny sposób, ale dwie podstawowe rzeczy. Macki, skrzydła i bardzo ważna jest woda, bo tam wiadomo, jak jest to zatopione miasto, to skąd się sobie tam musi wyjść, nie? Więc tu macie jedno, tu macie drugie, widzicie ciągle te wspólne najważniejsze cechy, bo tutaj ma na przykład długie nogi, a tam miał krótkie, nie? Ale to nie jest ważne, ważne są macki. I skrzydła. Idąc dalej, tutaj mamy jeszcze inny rysunek. Tutaj mam jeszcze jeden, prawda, ten jest taki w stylu przytulecie mamo. I ważne jest to, tak jak widzicie, wszędzie tutaj mamy wodę. Są różne ryciny, ale pomyślcie sobie, że jest tak przerażający obrazek, tak przerażający widok Cthulhu jest, że jakbyście o nim śnili, to po prostu byłoby to dla was straszne przeżycie. I niektórzy tego nie wytrzymują, dlatego tworzą zupełnie inny. Po prostu ich mózg nie jest w stanie tego przyjąć. I tak jest. Po prostu ten szok jest tak duży, że ludzie nie dają sobie rady. Muszą w jakiś sposób dopuścić do siebie wizję tego wielkiego Cthulhu. Więc wiemy już doskonale, jak on wygląda. I teraz chcąc podkreślić to, że rzeczywiście Cthulhu jest dookoła nas, zaczniemy tak spokojnie, powolutku, od komiksów internetowych. No bo jak wiadomo, komiksy tam każdy może narysować i jest fajnie, nie? Zacznijmy od Unspeakable'a, który jest najlepszym komiksem internetowym o Cthulhu. Jest po prostu świetny. Znaczy Unspeakable generalnie nie jest tylko o Cthulhu, tylko o całej mitologii Lovecrafta. I wszyscy, którzy się interesują Cthulhu i ogarniają ten temat, muszą znać przynajmniej 90% odcinków z tego komiksu. Ja tutaj wybrałem kilka takich, takich prostszych, które łatwo wam tutaj wyświetlić. Co jest bardzo ważne, w tym komiksie Cthulhu najbardziej lubi jeść. Co je Cthulhu? Ludzi. Niekoniecznie, no ale też oczywiście można zjeść wyznawców, no bo jak sami przychodzą, no to dlaczego nie? Komiks generalnie moim zdaniem jest po prostu świetny, bo jest tyle świetnych pomysłów, które odnoszą się do rzeczywistości, tudzież do jakichś filmów na przykład. Widzicie, dlaczego został rozwalony Tytanik? No sprawa jest prosta, no, wszystko wiadomo, nie? Ale pomyślcie sobie, jedzonka jest w środku, nie? No, serwa. Dokładnie. Ale pójdźmy dalej, pójdźmy bardziej hardkorowo, bo zaczynamy, ale musimy lecieć ostro tutaj. Hello Cthulhu jest po prostu najbardziej pokręcony komiks o Cthulhu, jaki widziałem w życiu. To było straszne. Pierwszy raz jak to zobaczyłem, to Cthulhu przyleciał do planety jakiejś i pomyślcie sobie, że przylatujecie, jesteście wielkim przedwiecznym, bo w ogóle siejecie zniszczenie i przylatujecie do planety, gdzie jest Hello Cthulhu i w ogóle nie możecie siać zniszczenia, tylko zrobić same dobre rzeczy. Na samym początku pyta się was ktoś, czy nie chciałby zjeść ciasteczka. Po prostu straszne, to było dla mnie dołujące, jak zaczynasz ten odcinek. Mówiąc naprawdę, Cthulhu jest naprawdę wszędzie. Popatrzcie się, jak przychodzicie. To jest pierwszy przepis, słuchajcie, tak zwany Cthulhu barówki. Robi się je bardzo prosto, było
próbowałem kiedyś w domu, słuchajcie, smakują tak samo jak zwykle, ale jaki fan z jedzeniem. Tak się to robi. Rozcinasz parówkę po prostu na 8 tam części, rozwala się, gotowa jest, nie? Yeah. Jak pójdziecie do jakiegoś restauratu i ktoś wam tak podał, to uciekajcie szybko, bądźcie pewni, że to jest kultysta, tam jakiś jest. Chodzi o to, że no nie wiem, czy większość z was tutaj nie ma jeszcze swoich dzieci, niektórzy mają oczywiście. Naprawdę trzeba ich pilnować, bo nie wiecie, w którym momencie Cthulhu normalnie tak się do nich dowie, tak jak na przykład tutaj wypadnie. Ja osobiście zastanawiałem się na początku, to kogo chcę zjeść, nie? Ale sądzę, że to po prostu on, taki przekaz jakiś tutaj, wiecie, jest przesyłane jakieś informacje i to dziecko jest w takim szoku, że on po prostu mu cały czas teraz coś do głowy przekazuje i to dziecko teraz ucieczy. Słuchajcie, takie dziecko można kupić. Takie dziecko można kupić. I słuchajcie, jak Cthulhu do dzieci mówi, to one się czują tak, a jak zrozumieją, o co chodzi, to wyglądają tak. Słuchajcie, bo no, to jest dosyć straszne. Badajcie teraz to, co się pojawia. Laska się wygina z kulaczami. Jak to rozumiecie, Amerykanów? Ladies and gentlemen, presenting for the first time on any stage anywhere, Shub Nagoroth and her performing Catullus.